witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców miesiąca kwietnia. Pewnie jestem jedną z ostatnich osób, które nagrywają tego typu film w prawie połowie kolejnego miesiąca, natomiast jakoś nie mogłam się zabrać, usiąść i nagrać tego filmu. Przepraszam Was od razu za światło, które będzie się zmieniać, bo raz świeci słońce, raz pada deszcz, więc niestety musimy sobie radzić w takich warunkach, jakie mamy. Poza tym postanowiłam nie nagrywać ulubieńców niekosmetycznych miesiąca kwietnia, ponieważ nie ma sensu nagrywać filmu dla trzech produktów, więc połączyłam ulubieńców niekosmetycznych i niekosmetycznych w jedną całość. Mam nadzieję, że ostrość jest ok, bo ostatnio mam jakieś problemy właśnie z ostrością i muszę po prostu pokombinować w ustawieniach. W międzyczasie jeszcze nagrywam dla Was vloga, więc o reszcie rzeczy, które się dzieją, będziecie mogli obejrzeć we vlogu. Przyniosłam kilka rzeczy, ale wydaje mi się, że są bardzo fajne i godne uwagi. Patrzę w podgląd, czy ja jestem ostra, ale chyba jest ok. Zacznę od produktu, który jest ulubieńcem mojego męża. I jest to Schwarzkopf Got To Be Fresh It Up suchy szampon. Mój mąż ma przetłuszczające się włosy, więc jest to ulubieniec w jego minimalistycznej kosmetyczce. Po jego użyciu włosy mojego męża są naprawdę rewelacyjne i pięknie pachną owocowym, nienachalnym zapachem. Wzięliśmy go ze sobą w podróż i naprawdę mieści się, jest on bardzo mały. Jest tutaj 100 ml, ale jest naprawdę poręczny, może jak zostanie jeszcze go trochę, to weźmiemy go do Turcji. Ale osobom, które używają takich produktów, to naprawdę produkt jest ok. Następnym produktem jest coś do mojej pielęgnacji. Jest to ziaja, mleczko, bio aloes, demakijaż, oczyszczanie, cera sucha i normalna. Kupiłam ten produkt na stoisku właśnie ziai, w punkcie ziai, w galerii. Prosiłam panią o coś do demakijażu twarzy, do cery suchej i pani właśnie poleciła mi to mleczko. Ja do demakijażu oczu używam innego produktu i w tym momencie jest to płyn micelarny z wyciągiem ze śluzu ślimaka. Natomiast tym zmywam twarz i bardzo ładnie schodzi podkład, puder, bronzer, róż, co tam macie na twarzy. Niedługo zamierzam nagrać moją poranną rutynę, więc ten produkt na pewno się pojawi. Ma bardzo delikatny zapach, ale bardzo ładny i nie przesusza mojej z natury suchej cery. 200 ml, 10 zł. Myślę, że bardzo fajny produkt, opłaca się i jeżeli posiadacie również taką cerę suchą jak ja mam, no to to mleczko do makijażu jest ok. Tym bardziej, że również można nim zmywać oczy. Więc jest ok, nie uczulił mnie i nie szczypie. I następnym produktem do twarzy jest to coś, co wołałam, pokazywałam w holu. Jest to podkład L'Oreal True Match 1N Ivory. Już trochę potestowałam ten produkt i używam go codziennie. Idealny produkt. Czytałam na jego temat różne opinie. Jednym z nich były opinie, że podkreśla suche skórki. U mnie natomiast nic takiego nie zauważyłam, więc jestem szczęśliwa, że jestem posiadaczką tego produktu, bo naprawdę moje skórki przynoszą, wołają o pomstę do nieba, natomiast ten produkt ich nie podkreśla, więc jest to ogromnym plusem tego produktu. Poza tym drugim ogromnym plusem jest to, że podkład jest lekki i to jest po prostu dla mnie mistrzostwo. 1N idealnie dopasowuje się do mojej cery, ładnie się rozprowadza, nie pozostawia smug ani żadnych plam. Ja go nakładam gąbką typu Beauty Blender, więc naprawdę polecam Wam i jeżeli skończy mi się to opakowanie tego podkładu, to na pewno kupię następny i również w tym samym odcieniu. Więc przez ulubieńców kosmetycznych bardzo szybko przebrnęliśmy. Teraz chciałam Wam pokazać niekosmetycznych ulubieńców i mam tutaj właśnie trzy produkty. Pierwszym z nich jest czekolada do picia smak pomarańczy, 25% kakao o obniżonej zawartości tłuszczu marki Magnetic, 10 saszetek. Ja
kupiłam tą czekoladę w Biedronce. Nie wiem, czy jest ona dostępna w całej ofercie. Wydaje mi się, że nie. 10 saszetek za niecałe 6 zł. Coś koło 6 zł. Myślę, że bardzo się opłaca. Mój mąż kupił sobie takie opakowanie mlecznej czekolady. Ja natomiast postawiłam na smak pomarańczy. No czyż połączenie czekolady i pomarańczy jest chyba jednym z najbardziej udanych połączeń smakowych. Lubię tą czekoladę, może nie jestem najbardziej zdrowszą czekoladą do picia, natomiast fajnie umilić sobie takim smakiem czekolady i pomarańczy, chciałam powiedzieć jesienne, wiosenne, majowe, pochmurne, deszczowe wieczory. Więc jeżeli będziecie kiedyś w Biedronce i zobaczycie tą czekoladę, to serdecznie Wam ją polecam. Kiedyś wiem, że były czekolady o smaku pistacji, natomiast teraz nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie można je znaleźć, więc pozostała mi czekolada z pomarańczą. Przedostatnim produktem jest również coś do picia. Jest to herbata ziołowa marki Bastek. Jest to nowość. Ja tą herbatę dostałam od mamy Złoty Bukiet Ziół. Ja już piłam z Bastka bukiet ziół i świetnie działają te herbaty na mój żołądek. Jest tu 20 torebek i 18 ziół w jednej torebce. Już Wam czytam, jakie tu są zioła. Liść mięty, kwiat rumianku, ziele dziurawca, kwiatostan lipy, liście melisy, ziele tymianku, ziele werbeny, ziele bratka, kwiat bzu czarnego, ziarno kopru włoskiego, liście szałwi, ziarno skrzypu polnego, miłożąb japoński, herbata zielona rojbos, liść pokrzywy, trawa cytrynowa, płatki nagietka, 18-karatowy smak. Bardzo dobre te herbaty, naprawdę, jeżeli ktoś lubi zielone herbaty, to zielone i ziołowe herbaty, to Bastek jest naprawdę ok i mogę Wam polecić. Bardzo dobrze działają na trawienie, może delikatnie przyczyszczająco, ale warto oczyszczać organizm z toksyn. I ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, którą jeszcze oglądamy z mężem, jest to serial Pacyfik. Jeżeli lubicie wojenne seriale, to mogę Wam serdecznie polecić ten serial. Jest tutaj 10 odcinków. Ja bardzo lubię seriale wojenne. Oglądałam również Kompanię Braci, natomiast ten serial mi się bardziej podoba. Oglądałam jeszcze z Tomem Hanksem Szeregowiec Ryan i tutaj również Tom Hanks i Steven Spielberg są reżyserami tego serialu. Oprócz walki między żołnierzami amerykańskimi i żołnierzami japońskimi po ataku na Pearl Harbor, mamy tutaj również wątek życiowy, wątek miłosny. Jeszcze jesteśmy w trakcie oglądania serialu tego, ale bardzo mi się podoba. Poza tym ma bardzo ładne wydanie w 5 płytach. Na samym początku serialu jest tak jakby preludium do odcinka, są wypowiedzi żołnierzy, którzy przeżyli tą wojnę i myślę, że jest to bardzo fajny pomysł na prezent, jeżeli macie na przykład jakąś okazję, aby sprezentować swojemu chłopakowi, czy partnerowi, czy urodziny, czy nawet bez okazji coś fajnego, no to serial ten, jeżeli lubią tematykę wojenną, na pewno im się spodoba. Także kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam przypadło do gustu. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Tam na dole macie taki czerwony przycisk właśnie z napisem subskrybuj. Więc ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, pa!